Witam. Do nakręcenia tego filmiku zainspirowało mnie pytanie zadane na grupie naturalnej, mianowicie dotyczyło ono zachowania się skrobi w próbie Trommera. Jak prawdopodobnie wiemy, związki polihydroksylowe, mam na myśli alkohole polihydroksylowe, takie, które zawierają przynajmniej dwie grupy OH przy sąsiednich atomach węgla, reagują z wodorotlenkiem miedzi, powodując jego roztworzenie. Przygotowałem tutaj cztery probówki, gdzie porównamy sobie, czy można za pomocą próby Trommera, zachowania się w warunkach próby Trommera, odróżnić skrobię, czyli wielocukier, od na przykład innego prostego związku, który nie ulega reakcji Trommera, ale tworzy szafirowy kompleks. Zobaczymy najpierw, jak to wszystko wygląda. Przygotowałem już tu cztery probówki, w których już jest wkroplona ta sama objętość roztworu siarczanu miedzi. Teraz do każdej dodam równą objętość roztworu wodorotlenku potasu, żeby strącić wodorotlenek miedzi. W każdej się oczywiście on strąci, a ja wyjaśnię mi, dlaczego są akurat cztery probówki i co w ten sposób chcę osiągnąć. Dobra, i teraz ostatnia. Ostatnia probówka będzie naszą tak zwaną ślepą próbą, po to, żebyśmy mieli porównanie. Przygotowałem też oczywiście próbkę skrobi. Skrobia, czyli w tym przypadku mąka ziemniaczana, która jest tam 90-kilkuprocentową skrobią, prawie że 100% skrobią. Skrobia jest na zimno w wodzie nierozpuszczalna praktycznie, ale za to na gorąco z wodą tworzy tak zwany kleik skrobiowy, czyli mówiąc pospolicie po prostu kisiel. Zamieszamy to sobie, żeby nam się ten kleik skrobiowy utworzył. Jest na to potrzebna chwila, czasu, dlatego zacznę od tego, zanim przejdę do innych doświadczeń, właśnie po to, żeby ten kleik otrzymać. Nie będę go robił specjalnie gęsty, dlatego że jak zrobię za gęsty, to też nie będzie to, co ma być. Widać już, że się ten kleik tworzy. Wpływają tu takie zżelowane farfocle. Tak? Jeżeli to zostawimy na mieszadle jeszcze przez chwilę, miejmy nadzieję, że się troszkę bardziej rozmiesza i przejdziemy do doświadczeń. Tu już strąciłem troszkę wodorotlenku miedzi, może nim wstrząśniemy. Każdą z tych probówek wstrząśniemy. W tej probówce zrobimy reakcję skrobi z wodorotlenkiem miedzi na zimno, tutaj na gorąco, tutaj będzie ksylitol jako związek polihydroksylowy, który nie ulega próbie Trommera, a tutaj dodamy co najwyżej wody. Tu po prostu będziemy mieć tutaj porównanie, jak się zachowują te wszystkie przypadki. Myślę, że kleik już mamy na tyle, jeszcze może troszeczkę, już na tyle gotowy, że zaraz go sobie troszkę odlejemy i wychłodzimy. Przede wszystkim to go wychłodzimy. No dobrze, najpierw może ksylitol. Jeśli ja wsypię troszkę ksylitolu, tak, alkoholu tak zwanego cukrowego do roztworu zawierający wodorotlenek miedzi, proszę, już widać, że się pojawia nam na dnie szafirowe zabarwienie. Jeśli tym oczywiście wstrząsnę, tworzy nam się klarowny szafirowy roztwór. Widać, że kolor jest bardzo mocny. Teraz do pierwszej probówki wsypię skrobię. Na zimno skrobia jest w wodzie praktycznie nie rozpuszczalna w wodzie. Ciężko ją zresztą jest rozbić tak jakoś sensowniej. I proszę, zwróćmy uwagę, że nie widać, aby nam się tworzył szafirowy kompleks, podobny do tego, który się utworzył tutaj. No dobrze, zanim więc przejdziemy dalej i wyciągniemy wnioski, to odleję troszkę tego kleiku.
czy takiego kisielu. Jeszcze może trochę. I wychłodzę. Wychłodzę dlatego, że wodorotlenek miedzi na gorąco się rozkłada. Ale nie szadł już, damy może spokój. Wodorotlenek miedzi się co prawda rozkłada, więc po prostu chcemy tego uniknąć. Tu nawet już widać, że czasami przy strąceniu nawet powstają takie ciemne punkty właśnie od tego, że ten wodorotlenek się no, po prostu czasami rozkłada już na etapie strącania. Nie widzimy tutaj może specjalnie intensywnego szafirowego koloru. Nie widać, żeby się nam cokolwiek tutaj roztworzyło. Jeśli... To może zrobimy troszkę na odwrót. Do tego kleiku skrobiowego, który już prawie wystygł, dodam troszkę tej zawiesiny. Tylko jeszcze może poczekam kilka sekund, żeby po prostu nie było wpadki. Jeszcze może mu damy 10-15 sekund. Oczywiście skrobia, pamiętamy, że składa się z amylozy i amylopektyny. Jedna w wodzie jest praktycznie nierozpuszczalna, druga w wodzie się rozpuszcza. Ale na gorąco skrobia tworzy taki roztwór właśnie koloidalny, czyli kleik skrobiowy. Myślę, że już możemy. Dodam troszkę tego tutaj i spojrzmy, czy tworzy nam się kompleks. Nie widać, żeby kompleks nam się wytworzył, a przynajmniej nie widać, żeby powstało coś, co się w wodzie dobrze rozpuszcza i daje taki szafirowy roztwór, jak w przypadku ksylitolu. Dlatego też tu oczywiście kolor jest może troszkę zafałszowany przez właśnie większe stężenie, większą ilość wodorotlenku miedzi. No dobrze, porównajmy więc zachowanie się tych czterech probówek. Wezmę tę probówkę z ksylitolem oraz tak zwaną ślepą próbę, czyli tam, gdzie nic nie dodaliśmy, i włożmy to do gorącej właśnie wody. Zobaczmy, czy chociaż na gorąco będzie różnica. W naszych probówkach widać, że zaczęła się wymiana ciepła, co jest związane oczywiście z tym ruchem, który tam widzimy, dlatego że przez konwekcję, tak, nam się zawartość tych probówek trochę porusza, co widać właśnie w tej drugiej probówce, tu gdzie jest ta, o, w tej. Widać, że troszkę się to tutaj porusza. Wodorotlenek miedzi zaczyna się termicznie rozkładać, tu już to widać przy ściance, ale zobaczmy, czy coś się dzieje w innych probówkach. Rozkład wodorotlenku miedzi w tej probówce widać, że się zaczyna posuwać. Pojawiła się już tutaj czarna plama i zaraz ten wodorotlenek miedzi powinien nam dalej się rozkładać. A proszę zobaczyć, już tu widać czarne też ziarna, więc jak to chwilę jeszcze posiedzi w wodzie, no to już będzie w ogóle ten. Tu w probówce z ksylitolem nic się nie dzieje, dlatego że te kompleksy są stabilne w temperaturze łaźni wodnej. No zobaczmy, co tutaj. No też widać jakieś czarne ziarna. Nie widać może jakiejś specjalnie szafirowej barwy, ale też ten roztwór nad osadem nie jest całkowicie bezbarwny. Całkowicie bezbarwny nie jest. Nasza ślepa próba, jak widać, rozkład się posuwa. Tak. Tutaj już też praktycznie wynik negatywny dla próby Trommera. Tu chcę pokazać wynik troszkę wcześniejszej próby, tak, że mimo wszystko widać tutaj pewną barwę lekko szafirową, która wskazuje, że troszkę rozpuszczalnego kompleksu jednak się utworzyło, być może z amylopektynami. Być może to jest kwestia amylopekty. Generalnie na pytanie, czy można w próbie Trommera odróżnić skrobię od innego związku, który nie daje pozytywnego wyniku, ale tworzy
kompleksy z... Proszę zobaczyć na naszą ślepą próbę. Praktycznie już jest sam wodorotlenek, sam tlenek miedzi, ciemny. Ale wracając do naszych, do naszego podstawowego pytania. Można odróżnić skrobię jako związek, który jest nieulegający próbie Trommera, od prostego cukru, na przykład, a który nie ulega tej próbie, prostszego cukru, na przykład od sacharozy. Tu mamy na przykład taki kompleks, daje sacharoza. Ona nie, to, ten kompleks jest trwały też w temperaturze łaźni wodnej. Natomiast skrobia, jak widać, na zimno daje klasyczny wynik negatywny, czarny osad. Natomiast kleik skrobiowy, momencik, bo która to jest probówka, kleik skrobiowy daje wynik, no taki nie do końca jednoznaczny. Widzimy, że to nie jest całkowicie pozbawione barwy. Na dole, no, wyniki takie częściowo negatywne, częściowo wskazujące na wynik negatywny. A zatem można odróżnić skrobię od takich związków nieulegających, bo skrobia nie tworzy dobrze rozpuszczalnych kompleksów z wodorotlenkiem miedzi. Proste związki polihydroksylowe tworzą, skrobia nie. Nawet tutaj proszę zobaczyć, że mamy bardzo dużo osadu i tylko nieco roztworu. Można odróżnić. Ja obstawiałem, że kleik skrobiowy roztworzy mi wodorotlenek miedzi, a jak się okazało, jednak niespecjalnie, jednak jest, większość pozostaje jako osad. Zatem, żeby to porównać, ksylitol, tu kompleks skrobi, być może troszkę go tam jest, ślepa próba, klasyczny wynik negatywny i skrobia na zimno, wynik negatywny. Tutaj też niby wynik negatywny, ale troszkę kompleksu jakby było widać, podobnie jak tutaj we wcześniejszym doświadczeniu. Ok, dziękuję za uwagę, pozdrawiam.